Weźcie kiedyś z Tomkiem, zróbcie wywiad, jaki był w jego karierze najlepszy prezes PZPN. Ja go mogę dzisiaj zapytać, nie ma problemu. Bo wtedy grał. Tak. Kuba Błaszczykowski, bardzo mi się miło zrobiło. Z panem było najlepiej. Była jakaś tam rada drużyny, miała jakieś sprawy, wiadomo, premiowe i inne. 10 minut, rozmówka. Ale prezesie, ale tak było. Rękę sobie podaliśmy. To nie trzeba było rozmawiać. Mi tylko szkoda było, ale teraz, po tylu latach, tak, wiem dlaczego to zrobiliście. Że wzięliście Bońka, a nie chcieliście Engela. No, a... Wam bardziej było, żeby jego nie było w strukturę w związku. Wiesz, tak. Żeby nie przeszkadzał na czymś. Ale Jurek powinien zostać. Ja uważam, że on tam... Jurek powinien zostać, ale... Prawdy, to nie jest... Tam za, no, zamarzyło mu. Tylko, no właśnie, ale na początku wracaliśmy z tych mistrzów z tej Korei, to przecież jeszcze on mówi, tak, nie ma problemu, panowie, Engel zostaje, jestem za, super, no ale... Okazało się, że... Ale właśnie to Zbyszek sam sobie najgorzej zrobił, no bo... Bo został najśmieszniejszym selekcjonerem w sumie w historii jednym, nie? Wywalił się w powietrze niesamowicie, no. O Węgrzech coś mamy dzisiaj rozmawiać? Ja pana ze dwa pytania. O, musi być, muszą być, prezesie, Węgry. No dobra, kochani, wiekopomna chwila, jedziemy! 5, 4, 3, 2, 1. Kasper Sosnowski, witam. Piękne chwile z jednej strony, bo w sumie piąty raz z rzędu będziemy emocjonować się mistrzostwami Europy z udziałem polskiej ekipy. No to wtedy każdy kraj prezentował swoich artystów, to 6 minut, 2 godziny, a tam Maryla Rodowicz i grupa, no to co, posuwali. Typy na to spotkanie, będzie lekka niespodzianka, czy wygrają Niemcy? Mój typ jest remis, 1-1. Zdecydowanie 1-2, dla Szkotów. O. Dla Szkotów, tak. Fantasy Football, a wy mnie tu teraz straszycie Szkocją, jak ja mam niemiecką obronę, no. No trudno. No, ale jeszcze mam 15 minut na zmiany. Mbappe, Harry Kane, Ravens, okej. Okay. Niech będzie... 14 ma 9 milionów. Ja też z Gryniega nie rozumiem. Kogo byśmy teraz... No z Węgier wzięłam tu czarnego konia, na, bo ten mi kazał wariat, Smajek. Kogo byśmy, jakbym wywaliła Truosa? Wilca! Wilca! Zobacz, jak jego radziłem, pisała go. Żeby tego Wilca wzięła, tak? No i ona chyba go wzięła, no i dobrze. Pana wynik, panie Tomku, już nie wejdzie. Zdecydowanie 1-2 dla Szkotów. O. Nie wejdzie już na pewno. Mogę to oficjalnie potwierdzić. Ja mam generalnie niski, ale to mam 70-30. On zaraz umrzesz. Wołam pogotowie. Ja mówię, nie pogotowie, nalej mi lampę koniaku. Bo szkoła Kazia Górskiego. Wypiłem lampę koniaku i ciśnienie nie wróciło. Ale nie, ale musisz iść do kardiologa. Poszedłem do kardiologa. 2 godziny. Echo syn. Kardiolog mi powie, Michale, pan ma serce 40-latka. Wszystko jest rewelacja. I mówi, wie pan, no jakby pan miał ochotę na seks, to tak 3 razy. Ja mówię, proszę mi to napisać. I on na recepcie jeszcze taki, i pieczęć za mnie. Idę do żony, mówię, patrz, tu mam zalecenia. A ja mówię tak, mam nadzieję, że rocznie. Bo to wiesz, leki się dawkuje, nie jedna tabletka, wiesz. No, to co, przerwa. Przerwa. Już wiedziałem, że było zainteresowanie ze strony Auxerre, bo trener Giru przyjechał na mecz w Katowicach, gdzie wygraliśmy 4 albo 5-1. No i 2 tygodnie później na mecz z Legią przyjechał jego asystent. I w tym meczu z Legią 3-0 było, ja strzeliłem bramkę, Tomek strzelił bramkę i ktoś jeszcze. I później po wszystkim, jak już przyszedłem, ten asystent Dominik Kuperli przyznał się, że on oglądał cały mecz Tomka Kosa, nie Kłosa. I on strzelił bramkę, dobrze grał i mówi tak, bierzemy go. Ale Tomka Kosa oglądał. Powiedz mi, czy to zdjęcie Dawida to jest jakaś strefa kibica, tak? Tak. Patrz, pięknie! Kurde, a przed chwilą wysłałem tabelę. McTominay! Naprawdę? Nie, chyba nie. Kurde! Ale by było! No.